Cześć, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnej grze na telefon na moim kanale, słuchajcie, i dzisiaj gramy w grę Zoo Happy Animals i będziemy karmili krokodyla, uwaga, żeby mi nie zatykło ręki. Okej, udało się, dobra, jeszcze jedna próba, słuchajcie, uwaga, zabieramy rękę, dobra, prawie by nas ugryzł, uwaga. O nie! Co się wydarzyło? Zostałem ugryziony, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, fajnie. Jeżeli będzie 3000 łap do góry, subskrybujcie ten kanał, bo dobijamy 80 tysięcy subów już. Także subskrybujcie koniecznie. No co, a my lecimy z tym odcineczkiem i zobaczymy, co ciekawego się jeszcze tutaj wydarzy. Jeżeli macie propozycje na inne gierki, napiszcie koniecznie, jaką gierkę chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Dobra, pyk. Myjemy słonika, uwaga, dobra. Chodź tu, słoniku mały. Co to jest? Razy dwa, chodź tu, słoniu, umyć się muszę. Jesteś brudny. Nie chowaj się. Dobra, umyty, jaki zadowolony. Siemanko, dobra, mamy umyty słonik. Ej, jaka słodka gra w ogóle to jest. Dobra, nie rajtujemy i na razie, ale jest bardzo słodka, dobra. Control defense. Okej, czekajcie, musimy teraz, dobra. Lama idzie tutaj, okej. Lama poszła tutaj. To też idzie tu, tylko do lwa, żeby mnie wpuścił, bo zostanie zjedzona od razu. Dobra, teraz co idzie? Idzie lew tutaj, dobra. Nie! Okej, jejku, było blisko. Dobra. Jeszcze zrobimy tak. Okej, mamy. Okej, ogarnięte, pięknie. Lwy z wami, lamy z lamami. Są, także spoko. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Okej, fajnie, bo tu każdy poziom będzie inny, słuchajcie, tak jak w tym w tej gierce z pieniędzmi. Też tak było. Control the head to catch food. Dobra, okej, zjadamy. Arbuziki, moje ulubione zwierzę, czyli hipcio, hipopotam. Słuchajcie, jak byłem w zoo, to widziałem to na żywo, jak taki właśnie hipopotam zjada, słuchajcie, ten arbuza. To jest mega śmieszne w ogóle i fajnie to wygląda. Zjedzone wszystko, dobra, 80% mamy, to jakąś skrzyneczkę otworzymy, okej. Dobra, lecimy z kolejnym. Co my tu? A, to są alpaki, dobra, to ja mówię na nie lamy, a to są alpaki. Musimy ogolić ją z tej wełny. Dobra, chodź tu, alpaczko, ogolimy cię ładnie. Dobra, pyk. Tu mi zostało trochę, dobra. Okej, tutaj golimy. Tu już jest ładnie, dobra, lecimy w drugą stronę. Dobra, pyk. Tutaj ogolona. Tutaj też, okej, udało się, pięknie, 100% znowu, także świetnie. Mamy ogarnięte. Lecimy, ej, to jest za darmo, ale trzeba reklamę obejrzeć. Nie wiemy, co tam było w sumie w tej skrzynce, więc no trudno. Nie będziemy oglądali reklamy. Tap to start, dobra, banany musimy zbierać. Okej, jak się zbiera? Skaczemy? Co jest? A, okej. Zbieramy małpy, bo tutaj, słuchajcie, nam odpadają. Ej, fajne to. Okej. I na końcu musimy zebrać banany. Dobra, wpadła mi tu. O nie. Nie, znowu dużo stracę ich. O, jak mało. Dobra, biegniemy, zbieramy banany. Wow! Nie wiem, czy dużo, czy mało zebrałem, ale udało się skończyć poziom. To jest chyba najważniejsze w tej grze. Jakby nie ma tutaj, ile musimy zebrać. I fajnie, no każda rundka jest inna. Fajne są takie gierki, podobają mi się. Dobra, co jest? Tap to start. Control the clean machine to walk away. Okej, dobra. I co, udało się? Udało się, okej, dobra. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. A, musimy jak najwięcej tutaj wyczyścić. Spoczko. Fajna giereczka też, ta była fajna minigiereczka, podobała mi się. Lecimy z kolejnym poziomem w takim razie. Co tu mamy? Okej, okay, prepare the animal food. Okej, czyli tu mamy taki ninja coś, to fruit ninja to się chyba nazywała ta gierka. Tak mi się wydaje. Piu piu, piu 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 piu. Patrz jak kroimy, piu piu, piu piu piu, piu 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 piu. Świetnie to idzie. Kroimy tu banany, dobra, i jabłuszka. Tam jedno pominąłem tylko. Kombo, pyk, pyk, pyk. Pięknie, wszystko pokrojone ładnie tutaj dla naszych zwierzaczków, także świetnie. Lecimy z kolejnym poziomem. Ej, no naprawdę świetne są te poziomy. Polecam wam zagrać sobie w tą giereczkę. Zoo Happy Animals się nazywa. Dobra, musimy teraz tutaj narysować ścieżkę, żeby nie wejść do krokodyla, słuchajcie, bo nas zje, a my tu niesiemy mięso.
Dobra, to było easy akurat. Mam nadzieję, że kolejne będą trudniejsze, jakby jeżeli się powtórzą, bo na pewno będzie tak, że się powtórzą te poziomy, to później wydaje mi się, że mogą być trudniejsze. Dobra, idziemy. Pyk, pyk, pyk. Musieliśmy tego gościa ominąć, co tutaj jechał z taczką. Okej. Mamy załatwiony. Ten poziom chyba już zrobiliśmy. Tak, super, dobra. 10. poziom teraz na nas czeka. Zobaczmy, co się wydarzy w 10. poziomie. Okej. Czyli robimy tak. To też jest taka gierka była. Słonik nakarmiony. Ej, ten słonik jest mega słodki w ogóle. Dobra, pyk. Pyk. I pyk. O nie, wyleciało... Nie smutaj! Dlaczego smutasz? Czekajcie, jak to zrobić? Otworzymy od razu tutaj. I tu też. No i pięknie. Dobra, teraz się udało. Okej. Czyli chciałem za szybko tam poleciałem po prostu z tym poziomem. Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę, bo nie będziemy oglądać reklamy. Dobra, lecimy. Lead parents to cups. Dobra, muszę teraz tutaj zaprowadzić rodzica do dzieciaczka. Małego, dobra, okej, udało się. Co to jest? Tap to fun. Nie wiem, po co mi to było. Okej. Czekajcie, jakby to zrobić? Tu zrobimy tak dookoła. Dobra, a tu zrobimy tak. Fajne! Świetne, świetne. Dobra, udało się. Połączyliśmy tutaj zwierzaczki, więc jest super. Lecimy z kolejnym poziomem teraz. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, Food the Crocodile. Czyli znowu będziemy karmili, ale inaczej jakoś. What the? Dobra, czekajcie, bo to trzeba ogarnąć dobrze. Pięknie, dobra, jest. A to my tego jednego tylko karmimy, czy o co chodzi? Dobra, ej, sorry, bo się zaciąłem troszeczkę. Ale muszę tutaj ogarnąć to, o co tu chodzi. Pyk. Dobra, zjadł. Okej, udało się. To tylko jednego, ja myślałem, że te trzy będziemy karmili krokodyle, a tutaj jednego tylko, okej. Dobra, lecimy do kolejnego poziomu. Help to quench thirst. Dobra, okej. A, dobra, muszę tutaj wodę nabrać. Mojemu się chce pić. Okej, nabierzemy pełne wiadereczko. Dobra, przelewa już mi się, ale dajemy mu słonik zadowolony. Świetny. Świetny jest ten słonik w ogóle. Ja świetnie chciałem powiedzieć. Nie, ja już czasami nie wiem, co ja mówię. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem, słuchajcie. Zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Jaka gierka... O, znowu to mamy. Dobra, control fences. Dobra, tutaj. Okej, alpaka też idzie tutaj. Spoko. Teraz co się wydarzy tutaj dalej? Dobra, idzie lew, okej. Więc tutaj trzy lwy będziemy musieli wpuścić. Pyk. Jeden. Dawajcie kolejnego, biegnie kolejny, będzie drugi. Dobra, mamy drugiego lwa tutaj. Pyk. Dobra, trzeciego dajcie teraz. Nie, dobra, teraz jeszcze małpa. Okej, to tu już będziemy ogarnięte mieli. Więc teraz zostanie nam tylko lew. Dobra, zrobimy tak. I mamy ogarnięty ten poziom. Ten tak średnio mi się podoba, powiem wam szczerze. Jeden z chyba z gorszych tutaj poziomów. Nie wiem, czy nie najgorszy, bo tamte inne były naprawdę wszystkie bardzo fajne. Teraz to są te same poziomy, jakby się nam powtarzają, ale troszeczkę inaczej są zrobione i są trudniejsze, także to też jest bardzo fajne. Dobra, kontrolujemy tutaj głowę. O, cytrynki teraz, czy to jabłuszka są? Jabłuszka chyba. Okej, czyli zmieniają się tutaj rzeczy, fajnie, bo nie jest tak łatwo już. Dobra, zjedzone. Pyk, arbuzik. Arbuzik. I teraz chyba... O, dobra, udało się. Koniec, super. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Luz. Dobra, next. I zobaczymy, co się teraz tutaj wydarzy. O! Tap to clean. Dlaczego tam weszłaś w TT? Wszystko ci się poprzyczepiało tutaj. Biedaczku, popatrzcie. Pyk, pyk, pyk. Musimy... Dobra, uratowana! Proszę bardzo, alpako. Jak ładnie zrobione są te w ogóle modele. Bardzo ładnie. Graficznie super to wygląda. Dobra. Lecimy z kolejnym poziomikiem i co tutaj mamy? Znowu biegniemy po badany. Dobra, tylko teraz będzie trudniej na pewno. Z tego to w ogóle można było osobną gierkę zrobić, słuchajcie, z tych małp. Bo takich gierek jest pełno na necie, a naprawdę świetnie ona wygląda. I ogólnie jakby była tylko taka na przykład z tymi małpami, to też by było świetne. Dobra, biegniemy i jesteśmy, udało się. Woohoo! Mamy to ogarnięte. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. I teraz, nie pamiętam, jaki będzie poziom. Aha, to czyszczenie. Dobra, to było spoko też. Dobra, czyli wyczyścimy tak, tak, tak. Teraz tak, 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 tak. Tak i tak. Dobra, super.
I teraz mamy coś takiego. I to było easy akurat na maksa. Dobra, udało się to zrobić w miarę szybko. Więc zrobimy kolejny poziom jeszcze. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli teraz. Okej. Prepare the animal food. Dobra. Dobra, słonika musimy nakarmić. Kombosy robimy. Patrzcie, ile kombosów. Pa, 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 pa. Pał, 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 pał. Dobra, pał, pał, pał. Okej. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Pyk, 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 pyk. Okej. Ale kombo zrobiliśmy duże. 23 chyba mieliśmy. Świetnie nam poszło tutaj, słuchajcie. A ja mam nadzieję, że gierka wam się podobała. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy do góry. Subskrybujcie ten kanał, bo dobijamy 80 tysięcy subów. Ja wam się dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!